Hej kochani, witajcie serdecznie w najnowszym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przeszłam się do Kika, ponieważ potrzebowałam spodni dresowych. Szukam spodni dresowych od dawna i jakoś nie mogę trafić na te idealne, które nie dość, że byłyby wygodne, to jeszcze byłyby dość dobrej jakości. No i przede wszystkim dobrze leżały, chodzi mi o to, żeby nie wyglądały tak byle jak po prostu, no żebym mogła w nich wyjść gdzieś z domu na zakupy do ludzi, rozumiecie. No i wzięłam sobie 3 pary spodni, ale stwierdziłam, że skoro już i tak jestem w tym Kiku, no to wezmę też kilka innych rzeczy i nagram dla Was taki filmik, żebyście po prostu wiedziały, co ciekawego jest teraz w Kiku i może coś Wam wpadnie w oko, może coś będziecie sobie chciały kupić. No za chwilkę pokażę Wam te wszystkie rzeczy. Mam ich w sumie 7, więc no nie jest to jakoś dużo. No i co, zanim przejdę do pokazywania ubrań, to oczywiście pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli taki filmik Wam się podoba i chcecie więcej holi zakupowych, czy to z Kika, czy z jakiegoś innego sklepu. Jeżeli chcecie zobaczyć jakiś konkretny sklep tutaj u mnie na kanale, to oczywiście w komentarzu napiszcie nazwę tego sklepu. Jeżeli dużo osób będzie prosić o jakiś konkretny sklep, to ja na pewno taki filmik nagram. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, bo filmiki staram się dodawać prawie codziennie, więc żeby nie przegapić, subskrybujcie. I tutaj też zostawiam Wam namiary na mój Instagram, jak zawsze, taki wstęp. Trochę przydługi, ale już staram się to szybko mówić, bo potem narzekacie, że za długo trwa wstęp. Dobra, ja już przechodzę do pokazywania rzeczy. I pierwsza rzecz to jest bluzeczka w pięknym żółtym kolorze. Góra jest tutaj taka prosta, normalna, natomiast przy rękawkach ma takie falbanki malutkie, delikatne, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. I ona kosztowała 14,99. No to taniutka, powiem Wam. I materiał, pewnie to będzie bawełna. Tak, jest to 100% bawełny, więc powiem Wam, że naprawdę nieźle. No chętnie sobie taką bluzeczkę zostawię, będzie fajnie pasowała do czarnych spodni, do czarnych spódniczek, zaraz przymierzę. Bluzeczka jest naprawdę bardzo fajna, bardzo wygodna. Uważam, że dobrze leży i jedyne, do czego mogłabym się tutaj przyczepić, to to, że ona jest taka dość przezroczysta, więc... No ja nie lubię, jak mi tutaj prześwituje biustonosz, więc tak naprawdę no nie wiem, czy ją sobie zostawić, czy nie. Ale myślę, że chyba raczej zostawię, bo jest naprawdę ładna. Te rękawki mi się bardzo podobają, więc chyba ona zostaje. Szukałam białej jeansowej spódniczki z poprzedniego haulu z Kika i niestety nie znalazłam. To znaczy były, ale same jakieś takie rozmiary większe niż mój. Ale było coś takiego, też słuchajcie, taka jeansówka zapinana na zamek tutaj przez całą długość. Wykończenie podobne do tamtej białej. Też tamta biała tak mi się podobała i nie mogę nic znaleźć rozmiaru, no trudno, no ale nie wiem, no może ta też będzie fajna, przymierzę sobie i zobaczę. Ona kosztowała 39,99, ja mam ją w rozmiarze 36, więc zaraz sobie ją przymierzę. Nawet widzę, że fajnie wyglądałaby do tej bluzy w sumie, więc zobaczymy. Spódniczka jest super i naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba, ale ona jest na mnie za duża. Jestem zaskoczona, bo jest to rozmiar 36, ale zobaczcie, no jest zbyt duża. Będzie mi się przekręcała, jak będę w niej chodzić, a to jest jeans, więc ona i tak się jeszcze troszkę rozciągnie. 34 nie było, więc... A tak właśnie jak przymierzałam tą białą spódnicę, która tak mi się podobała, w poprzednim holu z Kika, to właśnie ona miała rozmiar 38 i była mi totalnie zbyt duża i podejrzewałam właśnie, że będę musiała mieć 36 albo 4 i no jednak 4. Boże, ale ona jest naprawdę świetna. Jest bardzo ładna. Z tyłu wygląda tak. No na pewno bym ją sobie chciała zostawić. Jeszcze zobaczę. No będę oddawać te ubrania, no to zobaczę, czy jest 34, ale naprawdę wątpię. Bo i jeansy, i spódniczki, no ciężko dostać, ciężko. Myślę, że dużo nastolatek właśnie kupuje. I dlatego te malutkie rozmiary tak schodzą. No nie, no ona nie przejdzie. Za dużo luzu tu jest. Kolejna rzecz to koszula. Oczywiście jak zobaczyłam takie wybielane wzory, no to musiałam wziąć. Wiecie, że ja uwielbiam te wzory, więc no nie zastanawiałam się nad nią długo. Rozmiar to 36 i ona wypada taka dość szeroka, ale myślę, że będzie się fajnie. Bardzo w sumie szeroka wypada. Ale nie było 34, więc wzięłam 36. Pewnie po prostu będzie się fajnie układać, no zobaczymy. I to jest 100% poliestru niestety. Ale jest fajna.
Uwielbiam, uwielbiam takie wzory, naprawdę. I ona kosztowała 39 zł i 99 groszy. Koszula bardzo fajna, ale wydaje mi się, że powinna mieć rozmiar 34. I tego rozmiaru tam niestety nie było. Nie wiem, czy w ogóle jest dostępne, ale ona naprawdę, zobaczcie, ona wypada bardzo, bardzo, bardzo szeroka. I... nawet widzicie, no nie układa się tak dobrze. Bardzo odstaje tutaj z przodu. Dużo, dużo za dużo tego materiału tutaj jest. Tu jest troszkę dłuższy, ja wam pokażę, jak ona z tyłu wygląda. Fajnie wygląda ta długość tu, ale no niestety, a nie wiem, co z tym przodem. No nie, chyba tak nie do końca. Dajcie znać, co o niej sądzicie, ale coś jakoś nie mam do niej przekonania. I tutaj wzięłam sobie bluzkę, która podejrzewam, że będzie na mnie zbyt duża. Mimo, że jest to rozmiar 36, to wypada naprawdę, naprawdę, zobaczcie, no bardzo szeroka. Musiałabym mieć 34, ale... mega podoba mi się ten wzór na lato, no kurczę, super, więc wzięłam, no stwierdziłam, że założę sobie, włożę w spodnie i może będzie się fajnie układać, no może akurat będę wyglądać w tym dobrze, nie zaszkodzi przymierzyć. Jej cena to 14,99, więc znowu bardzo, bardzo taniutko i materiał to 100% bawełny. No ta bawełna w porównaniu do tej, do bawełny tej bluzki żółtej jest taka troszkę sztywniejsza, ale nadal myślę, że okej. Wzór jest super, bardzo mi się podoba, ale ona nie układa się dobrze. Wypada naprawdę po prostu, ja nie wiem, dlaczego taka duża wypada. No może miał być to oversize, ale chyba jak na oversize to tak nie wygląda zbyt dobrze. Te rękawy są takie bardzo długie, prawie aż wiecie, do zgięcia łokci i chyba średnio to wygląda. Mi zazwyczaj w ogóle nie pasują tego typu dekolty, takie wiecie, dość szerokie. Wydaje mi się, że tak po prostu jakoś brzydko tutaj wygląda. No, no nie podoba mi się ta bluzka i tyle. No. Wzór mi się podoba, jest bardzo ładny, ale no po prostu uważam, że ona jakoś tak źle leży, nie za dobrze, kiepsko wygląda. Tu też jest dłuższy, możecie sobie zobaczyć, więc ją zwrócę na pewno. No i teraz spodnie dresowe. Mam tutaj trzy pary, ale chciałabym zostawić sobie raczej jedne. No chyba, że będą jakieś fajne, no to wiadomo, zostawię sobie więcej. Pierwsze kosztowały 34,99 zł. I prezentują się tak. Są czarne, natomiast tutaj po bokach mają takie szare wstawki. I pas też jest szary. Tutaj bardzo taka dobrze rozciągliwa gumka, szeroka, także podejrzewam, że będą bardzo wygodne. I one przede wszystkim są dość cienkie i o to mi właśnie chodziło, ponieważ teraz jest lato, jest ciepło, więc chciałabym, żeby były takie no jak najcieńsze naprawdę. Mają dwie kieszonki po bokach, to jest też coś, na czym mi zależało. I tutaj ściągacz w pasie, na dole też ściągacze. Więc no naprawdę, no te są super. Gdyby były na mnie dobre, to chętnie bym je sobie zostawiła. I one właśnie były też dostępne w rozmiarze 34, ale ja wzięłam sobie 36. Zaraz przymierzę i zobaczymy. A wy oczywiście, jak będę mierzyć te wszystkie ubrania, zobaczcie sobie, jak wyglądam. Ubrania, no przede wszystkim chodzi mi o dresy, bo na dresach zależy mi najbardziej, żeby sobie jakieś zostawić. To proszę was bardzo, żebyście dali mi znać, w których wyglądam najlepiej i które najlepiej leżą i powinnam sobie zostawić. Te spodnie, kurczę, ja myślałam, że to jest 100% bawełny, a one mają 65% poliestru i 35% bawełny tylko. No dobra, przymierzę. No i dobra, słuchajcie, mierzenie dresów zaczyna się bardzo dobrze, ponieważ te... są ok i ja myślę, że bym je sobie mogła zostawić. Mogłabym je sobie zostawić. Są luźne, ale myślę, że to jest rozmiar odpowiedni dla mnie, ponieważ to są dresy, one mają być, wiecie, luźne, wygodne i ja się w nich czuję naprawdę świetnie. Tu, no, no jest luz, ale wiecie, no, one mają być wygodne. Poza tym tutaj jest ściągacz. To akurat jest rzecz, która obcisła nie ma być absolutnie. O, jeżeli będą mi się tam zsuwać czy coś, to sobie po prostu zwiążę ciaśniej ten sznureczek i będzie ok. Jeżeli chodzi o długość, no mogłyby być minimalnie krótsze, ale ja mam 1,60 m, więc jest ok, słuchajcie, naprawdę nie ma co narzekać. No, jeżeli dwie pozostałe pary nie będą lepsze, to te sobie na 100% zostawię.
A jeszcze pokażę Wam, jak z tyłu wyglądam, bo to też jest przy dresach ważne, ponieważ niektóre, wiecie, wiszą na tyłku, ale one chyba nie, chyba ok. Ja to sobie zobaczę dopiero, jak będę montować tu. I tak nie zobaczę zbyt dużo, jak się będę wyginać, ale myślę, że tak na oko jest idealnie. Tutaj kolejne dresy są jeszcze cieńsze od tych poprzednich, które pokazywałam przed chwilą. Cena również 34,99. Tutaj jest 57% bawełny, 38% poliestru i 5% elastanu. I one tak, mają kieszenie, gumkę w pasie i też są ściągane sznureczkiem. I na dole są takie dość długie ściągacze, takiej grubości, więc no zaraz przymierzę. No co do tego wzoru nie jestem tak przekonana, ale jak założę, to ocenię. No te są też całkiem ok, ale te akurat mogłyby być rozmiar mniejsze. I powiem Wam, że one w ogóle tak, wypadają większe niż te, które przed chwilą mierzyłam. Pokażę Wam od razu, jak wyglądają z tyłu. No one są przede wszystkim dużo, dużo cieńsze. No i są też fajne, wygodne, ale wiecie, wyglądają tak, takie są jakby trochę bardziej szmaciane, wyglądają naprawdę tak mało porządnie, więc jak na razie cały czas te, które mierzyłam przed chwilą, są moim numerem jeden. Tym bardziej, że te wypadają naprawdę dużo dłuższe i to już chyba tak troszkę głupio wygląda, bo dużo tego materiału marszczy mi się tutaj na dole. O, jak widzicie, one wypadają naprawdę dłuższe niż tamte, więc ogólnie myślę, że są spoko. Jeżeli potrzebujecie dresów, to możecie sobie zwrócić na te też uwagę, ale nadal jestem za tym, żeby zostawić te pierwsze. No i tutaj już ostatnie. One kosztowały również 34,99 i mam je również w rozmiarze 36. No powiem Wam, że tych dresów było w Kiku naprawdę dużo, w różnych kolorach. Były też takie z neonowo-zielonym kolorem. Podoba mi się ta wystająca gumka. Wydaje mi się, że one będą naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Wolałabym, żeby były szare, wiecie? Żeby ta gumka była szara, bo no zależałoby mi na czymś takim naprawdę mega, mega uniwersalnym, ale wiecie, no ta gumka różowa i tak będzie zasłonięta jakimś, wiecie, koszulką czy bluzą, więc w sumie to tak naprawdę nie robi jakiejś dużej różnicy. No i są kieszonki, sprawdźmy sobie jeszcze skład, może one będą całe bawełniane, ale one są takie grubsze i mają tutaj miśka, więc ja nie wiem, czy ja bym chciała takie na lato. Fajnie wyglądają, ale może być, może to nie być zbyt praktyczne. No i tutaj jest 50% na 50% bawełna plus poliester. Może się okazać, że one będą fajnie wyglądały, ale właśnie będą zbyt ciepłe. Dobra, przymierzam. No to jeżeli chodzi o rozmiar, są jak najbardziej ok. Nie mogłyby być rozmiar mniejsze. 34 byłaby na 100% zbyt mała dla mnie. Ta guma jest naprawdę bardzo wygodna, ale nie wiem właśnie, czy jeżeli chodzi o dresy, to czy nie wolę właśnie takich z niższym stanem. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda z tyłu. Z tyłu prezentują się tak, więc myślę, że leżą, no tak, zobaczcie, nie ma tutaj zbyt dużo luzu, więc one rzeczywiście wypadają takie dość mniejsze. No i ogólnie wszystko fajnie, jeżeli chodzi o długość. To nie są zbyt długie, są całkiem ok, ale one będą ciepłe i to nie jest rzecz na lato, absolutnie. Dlatego, że mają pod spodem tego takiego miśka, wiecie, i to nie przejdzie, zobaczcie. Pokażę Wam z bliska, bo nie pokazywałam. No tu jest ten misiu, taki wiecie, meszek. I one czuję, że grzeją, już tutaj zatrzymują mi temperaturę, więc nie. A ja mam ogólnie ciepło w domu, więc no jestem za tym, żeby zostawić sobie te pierwsze i te pierwsze na 100% zostawiam. Oczywiście piszcie, jak tam wy sądzicie, ale myślę, że te pierwsze były najlepsze. No i na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli chcecie kolejne mierzymy z jakiegoś innego sklepu, żeby pojawiło się tutaj na kanale, to oczywiście przypominam, żebyście pisały w komentarzach. A ja już dzisiaj żegnam się z Wami. Dajcie znać też, co sądzicie o tych ubraniach, które Wam się podobają, a które nie. I w czym Waszym zdaniem wyglądam dobrze, a co powinnam oddać i absolutnie sobie tego nie zostawiać. Dzisiaj już żegnam się z Wami. No i do zobaczenia. Widzimy się jutro lub pojutrze w kolejnym filmiku. Pa, pa!